Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Dzień dobry, w niedzielne południe z Oslo Holmenkollen. Już dzisiaj w stolicy Norwegii odbędzie się finałowy konkurs Pucharu Świata Pań. Kolejną w karierze kryształową kulę odbierze Japonka Sara Takanashi. A po południu na obiekt HS-134 zawitają panowie, aby walczyć w kolejnym konkursie indywidualnym. Jak widać, dzisiaj Oslo przywitało nas tradycyjną dla siebie pogodą. Jest bardzo mgliście. Na szczęście sytuacja poprawia się z godziny na godzinę. Już teraz widać sporo ze skoku. Jeszcze około godziny 8 czy 9 widoczność była niemal zerowa. Chwilami wieje dość mocno, co może mieć spory wpływ na osiągane rezultaty przez zawodniczki i zawodników. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy Kamil Stoch odeprze już w Oslo ataki Stefana Krafta, który jest w niesamowitej formie. Aktualnie w klasyfikacji generalnej tych skoczków dzieli zaledwie 60 punktów. Na starcie niedzielnego konkursu zobaczymy 5 Polaków. Oprócz wspomnianego Kamila Stocha będą to Piotr Żyła, Jan Ziobro, Maciej Kot oraz dzisiejszy solenizant Dawid Kubacki, który obchodzi 27 urodziny. Liderem klasyfikacji generalnej turnieju Rower na tym etapie jest Stefan Kraft. Za nami 3 z 16 skoków zaliczane do tego nowego turnieju. Mamy nadzieję, że pomimo nie najlepszej pogody uda się dzisiaj wszystko przeprowadzić. A polscy skoczkowie wystąpią w rolach głównych. O 12.30 seria prób dla mężczyzn, a o 14.15 start pierwszej serii ocenianej. Transmisja w TVP1 oraz Eurosporcie 1. Assistant Kiri Werner Rottweil, Assistant Race Director Miram Teppers.